Wyjątkowo, bo na hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu odbyło się walne zebranie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu. Takie rozwiązanie było podyktowane zachowaniem reżimu sanitarnego w czasach pandemii. Na jakich zagadnieniach skupili się strażacy, o tym powie nam Józef Pacholski, prezes zarządu gminnego. Po ciężkim czasie zluzowanych restrykcji po COVID-19 odbywa się zebranie, posiedzenie zarządu oddziału gminnego, na którym pewne kwestie musimy wyjaśnić. Po prostu ludzie są zdeterminowani, niedoinformowani. Po prostu przeszkodą było to, że była izolacja tak zwana. Po prostu i teraz będziemy tematy takie jak poruszenie niebyłego Dnia Strażaka, jubileuszu, który miał być powiązany z Dniem Strażaka Gminnym, po prostu sprawy finansowe, no i po prostu takie inne organizacyjne, które i zaległości są w dokumentacji, a najważniejsze, jeszcze nie odbyły się dwa zebrania walne sprawozdawcze, które trzeba ustalić terminy i po prostu określić się z dokumentacją, żeby to zakończyć cały proces taki po prostu początku roku i rozliczenia się WSP. Ważnym punktem programu obrad było pożegnanie druha księdza Tomasza Jenera, który po 6 latach posługi duszpasterskiej decyzją biskupa włocławskiego odchodzi na inną parafię. W tym okresie ksiądz proboszcz pełnił funkcję kapelana gminnego. Gratuluję wam, bo mówię, jak to się mówi, z niejednego pieca już chleb jadłem, ale nigdzie nie spotkałem tak wspaniałych, tak szanujących mundur, szanujących godność strażaka, szanujących siebie, szanujących Kościół. Dlatego też mówię, jeszcze wam życzenia będę składał, bo muszę dopełnić tych formalności, ale dziękuję bardzo, że mogłem przez 6 lat towarzyszyć tym wspaniałym ludziom, wspaniałym jednostkom. Jesteście perfekcjonistami i wszystkim będę życzył, żeby równali do poziomu straży pożarnych z gminy Kościelec. Dla sympatyków i obserwatorów zawodów sportowo-pożarniczych niestety nie mamy dobrych wieści. W tym roku zmagania druhów zostały odwołane. Jestem od zdania takiego negatywnego. Dlaczego? Strażaków z pomocą, z obsługą jest już 200 ludzi. Na zawody, jak w tym roku w Trzęśniewie, było ponad 1000. Jest za duże zgromadzenie i co najważniejsze, nie zgodzi się na to komenda powiatowa policji, bo ja miesiąc przed muszę dać oświadczenie pisemne, że w danym dniu ileś osób i o tej godzinie będzie przebywać takie zgromadzenie. Na pewno komendant powiatowy policji w kolei się nie zgodzi. Takiej sytuacji nie było od lat. Tak, nie było od lat. To jest zaskoczenie, to jest rozczarowanie również dla jednostek, bo to taki nastąpił marazm. Miejmy nadzieję, że ten marazm zniknie tak szybko, jak się pojawił, a w przyszłym roku spotkamy się na zawodach, jak to wcześniej bywało.